Drodzy kochani młodzi, przepraszam, że nie mogę być z wami osobiście. Wszystko, co mogę, to być z wami przez chwilę w takiej formie. Mam przed sobą pytania, jakie mi zadano w waszym imieniu. Takie, wokół których będziecie się cały czas właściwie obracać i skupiać w czasie waszego spotkania. Tekstem wyjściowym dla was będzie historia budowy Arki przez Noego. I zanim przejdę do następnych czterech wyzwań, to chcę o tej Arce dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza jest taka, że może nawet trzy rzeczy uda mi się powiedzieć. Pierwsza jest taka, że Noe w rozumieniu Biblii nie był kimś jakoś niesamowicie wyjątkowym. Historia Noego jest historią dla każdego. I to bardzo bym wam chciał położyć na serce, bo Księga Rodzaju mówi tak, że Noe był człowiekiem świętym w swoim pokoleniu. Co zwykle komentują rabini w ten sposób, że gdyby żył na przykład w czasach Abrahama, to w ogóle nikt by go nie zauważył. Ale w swoim pokoleniu był kimś wyjątkowym, więc mamy do czynienia z człowiekiem, który nie należałby pewnie nigdy do największych herosów wiary, tylko miał odwagę trochę się różnić od sobie współczesnych. I to jest pierwsza rzecz z tej historii ważna. Druga, i myślę, że tu już wchodzimy troszkę w wasze zajęcia, bo tak jak mi tu napisano, będziecie rozmawiać o tym, jak Arkę projektować, jak wybrać do tej budowy narzędzia, jak potem wykonać i jak wyjść z Arki po potopie. Otóż przed tymi wszystkimi ważnymi bardzo zajęciami jest potrzebne coś jeszcze, mianowicie decyzja na budowanie Arki. I wcale nie taka oczywista. Nieraz sobie o tym myślałem, jak był traktowany Noe, który w środku suchego lądu stawiał potężny statek. To znaczy, co myśleli o nim sąsiedzi. Pewnie chodzili i stukali się w głowę, mówili, wariat na środku pustyni wznosi okręt, nie? Odwaga Noego to była odwaga przede wszystkim właśnie odwaga w podjęciu decyzji i potem też w wytrwałości, bo Biblia mówi, że przynajmniej 100 lat Noe wznosił Arkę. Swoją drogą pomyślcie, jak się zachowywali ci wszyscy ludzie dookoła, którzy właściwie przez całe swoje życie widzieli ten znak i nic z nim nie zrobili. Nie? Pan Bóg dał im znak takiego człowieka, który przez całe ich życie budował okręt na środku suchego lądu i nigdy nie zadali pytania, po co, dlaczego, o co chodzi. Nie? Może wszystko, na co ich było stać, to wzruszenie ramion albo właśnie osąd taki, no wariat, nie? Po prostu, no. Decyzja i potem wierność tej decyzji, ważne. I trzecia rzecz, która już mnie poprowadzi potem do takiej, do odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie. Trzecia rzecz jest taka, że w języku hebrajskim słowo tewach znaczy arka, ale znaczy też właśnie słowo. Czyli kiedy my się zastanawiamy nad tą historią Arki Noego, co jest tą rzeczywistością, którą Pan Bóg nam daje jako pewien ratunek, nie? Co jest tym miejscem schronienia, jak Arka była miejscem schronienia dla Noego i dla całej rzeczywistości stworzonej, dla jego rodziny, dla zwierząt. Co jest dla nas miejscem schronienia? Właściwie dzięki czemu my możemy ocaleć z jakiegoś nieszczęścia, z jakiegoś powszechnego zniszczenia? Dzięki czemu? Odpowiedź jest dzięki Słowu Boga. Słowo Boga jest taką rzeczywistością, w którą możesz wejść, możesz w niej zamieszkać, możesz się w niej schować, schronić i to jest rzeczywistość, która ci gwarantuje ocalenie, że jest cię w stanie przeprowadzić przez każde zniszczenie, każde niebezpieczeństwo. Słowo Boga, ale trzeba w tym słowie zamieszkać, a nie tylko, nie wiem, od czasu do czasu
wyjąć z półki i zdmuchnąć kurz i wsadzić z powrotem. Więc bardzo Wam życzę, żeby efekt tego Waszego spotkania z Arką Noego był także taki, że zamieszkacie w Słowie, doświadczając tego, jak Słowo potrafi Was ocalić z rozmaitych sytuacji bardzo trudnych, grożących Wam zniszczeniem, a zawierzając Słowo, zamieszkując w nim, pewnie ocalejecie. I myślę, że właśnie przez... Ja nie chcę do Was mówić jak, nie wiem, psycholog, człowiek wielkiego, jakiegoś ludzkiego doświadczenia, bo do tego możecie znaleźć ludzi znacznie mądrzejszych i bardziej kompetentnych niż ja. Natomiast kiedy będziecie się pytać, a będziecie o takie rzeczy jak, o takie sfery naszego życia jak ciało, intelekt, emocje i duch, to szukajcie też opisu tych sfer w naszym człowieczeństwie. Szukajcie ich opisu w Słowie. Co Słowo, co Pismo na ten temat mówi, co Bóg mówi. Pierwsza rzecz, jaką Pismo na pewno mówi, to to, że człowiek jest jednością i że każda z tych sfer w naszym życiu jest ważna. To bym podkreślił, bo to nie jest naprawdę tak, że chrześcijaństwo na przykład bardzo ceni ducha, a lekceważy sprawy ciała. Nie, my jesteśmy jednością do tego stopnia, że na przykład od naszej postawy ciała zależy jakość naszej modlitwy. Inaczej się modlisz siedząc, inaczej się modlisz stojąc, inaczej się modlisz klęcząc na dwóch kolanach, a inaczej się modlisz na przykład kucając, jak to nieraz sami robimy, albo nasi siostry, bracia robią w kościołach. Postawa jest ważna, ciało jest ważne w modlitwie, choć modlitwa może się Wam kojarzyć wyłącznie z aktywnością ducha. Więc człowiek jest jednością i każda ta strefa nas, ta sfera, każda jest ważna. Ciało też jest ważne. Czy ja dbam o ciało? No muszę Wam powiedzieć, że pewnie dawniej dbałem bardziej. Teraz to jest większy wysiłek, ale ciągle jeszcze mi się zdarza grać w ping-ponga. Ostatnio jeszcze wyszedłem grać w piłkę z klerykami. Bardzo dbam o to, żeby się w wakacje przejść w góry. Dlaczego to jest ważne? Otóż, albo co jest ważne w tych ćwiczeniach, w tej pracy nad ciałem, co jest ważne? Otóż ważne jest to, żeby, tak jak pisze święty Paweł, uprawiając sport, grać czysto. Czyli w Biblii nie znajdziecie takiego podejścia do sportu, do ćwiczeń fizycznych, jakie dzisiaj jest modne w sporcie. To znaczy, że liczy się ostateczny sukces, najlepiej jedno wielkie pasmo złotych medali i mistrzostw wszystkich, z mistrzostwem świata włącznie. I generalnie zobaczcie, że jak odniesiesz ten sukces, to przestaje się liczyć to, czy na przykład brałeś, czy nie brałeś środki dopingujące. To jest coś, czego Biblia by nigdy nie zrozumiała. Biblii w podejściu do sportu, a więc właśnie do ćwiczenia ciała, liczy się przede wszystkim to, czy grałeś czysto. Jeśli ktoś dał czysto, może przybiec ostatni i tak dostanie koronę, czyli zostanie odznaczony wieńcem dla zwycięzców. Czyli nie jest ważny sukces sportowy, tylko ważne jest właśnie to, że ty w sposób konsekwentny, wytrwały i rzetelny podchodzisz do fizycznego wysiłku. Nie? Może jeszcze na koniec, bo już przekroczyłem dopuszczony dla mnie czas, chcę Wam powiedzieć o całej sferze ducha. No, dla mnie, powiem, rozwój duchowy to jest przede wszystkim przestrzeń spotkania z Bogiem, tak? Bo człowiek się rozwija w relacji z drugim, w relacji z inną osobą, a w ostateczności dla nas tym drugim, którego potrzebuje, żeby się w pełni rozwinąć, jest Pan Bóg. I teraz
to ma być forma świadectwa, więc powiem wam, że na dwie rzeczy, może na trzy zwracam uwagę w swoim życiu duchowym. Pierwsza to jest, żeby mieć w ciągu dnia przynajmniej godzinę na modlitwę myślną. Więc nie taką modlitwę, do której jestem zobowiązany, jak brewiarz, czy różaniec, który odmawiam, staram się odmawiać, czy Eucharystia, którą sprawuję, tylko modlitwa myślna, czyli taki czas, który spędzam z Panem Bogiem, przede wszystkim słuchając tego, co do mnie On usiłuje powiedzieć, a ja nie zawsze mam ani ochotę, ani gotowość, ani czas posłuchać. Staram się, żeby to była godzina. Muszę powiedzieć, że czasami się udaje więcej, a czasami się nie udaje tyle. Ale to, co jakoś też w tych ćwiczeniach, i to jest też ten, też może wymiar świadectwa, stało się dla mnie jasne, to jest to, że ponieważ moim powołaniem jest życie w świecie, życie w lepiej, gorzej wypełnianej posłudze dla innych, to tę godzinę mogę znaleźć tylko wtedy, kiedy rano ustawię sobie budzik w taki sposób, że mam wolną przestrzeń, tak? To znaczy, jeśli na przykład stanę o godzinie tam 5:30, to wiem, że mogę spokojnie mieć ten czas na godzinną, czasem półtora godzinną medytację, zanim wydarzy mi się śniadanie. Jeśli nie zadbam o to, żeby wstać wcześniej, potem już nie znajdę takiego czasu w ciągu dnia i zawsze będę miał poczucie, nawet gdybym go chciał znaleźć, że komuś go wykradam, tak? Znaczy, moje życie w świecie daje ludziom prawo do mojej osoby, więc nie mogę na przykład powiedzieć, że teraz to ja się z wami nie spotkam, bo ja teraz mam czas na medytację i zamykam drzwi do domu. Nie? To znaczy, pewnie, że mogę, tylko że nie o to pewnie chodzi w powołaniu, które jakoś Pan Bóg pozwolił mi rozczytać. Druga sfera rozwoju duchowego dla mnie to jest spowiedź. I tu wam podpowiadam dwie rzeczy, które praktykowałem i praktykuję. Ważna jest spowiedź u stałego spowiednika i najlepiej w rytmie, gdy chodzi o mnie, co 2 tygodnie. Zawsze się rozłażę duchowo, jeśli w którymś momencie puszczę te 2 tygodnie i naraz z tych 2 tygodni robi się na przykład miesiąc, albo potem się robią 2 miesiące, bo właściwie potem to już wszystko jedno. Natomiast jeśli się trzymać tego rytmu, no to daje efekty, myślę, w takim duchowym rozwoju. No i trzecia, nawet trudno powiedzieć wartość, rzeczywistość duchowa dla mnie to jest jednak codzienna Eucharystia i to jest to, co w ciągu dnia jest rzeczywistością najważniejszą, absolutnie najważniejszą. Tak nieraz myślę, że gdybym sobie tu pozwolił na jakieś lekceważenie albo na nieuszanowanie jakieś, to wiele innych rzeczy mi się zacznie sypać. Nie daj Bóg. I może ostatnia rzecz, bo tu jest jeszcze takie ważne słowo dla młodych ludzi, myślę, bardzo ważne, ale dla każdego ważne, to jest słowo emocje. Pamiętajcie może tyle, że emocje tak naprawdę same w sobie ani nie są złe, ani dobre moralnie. Moralnie złe albo dobre są ludzkie czyny, które podejmujemy pod wpływem emocji, czasami zapierając się też swoich emocji. To, że kogoś lubisz, nie oznacza, że go kochasz. To, że kogoś nie znosisz, nie oznacza, że go nienawidzisz. Jedna i druga emocja jest dopiero punktem wyjścia do tego, co zrobisz pod wpływem tej emocji. Czasami, i to jest to, co bardzo wam chciałbym powiedzieć, czasami emocja jest w naszym życiu rodzajem krzyża. To znaczy, wcale byś nie chciał mieć tej emocji, zwłaszcza negatywnej emocji w stosunku do kogoś. No ale Pan Jezus mówi, weź krzyż i chodź za mną. Tak? Znaczy, pewnie dokąd ta emocja w nas nie wyciszy się, nie wygaśnie, nieraz to kosztuje dni, tygodnie, a czasami lata, dokąd nie wygaśnie, ona ciągle nas prowokuje do, nie wiem, złego myślenia o kimś, nie, złej pamięci na czyjś temat, czasami do
tego, żeby komuś źle życzyć albo rzeczywiście mu zaszkodzić w działaniu. Wtedy oczywiście poddaliśmy się emocji i to, co zrobiliśmy pod jej wpływem, już ma sens moralny. Więc emocje są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co z nimi, czy pod ich wpływem robimy. Czasami jest naprawdę tak, że emocje trzeba w życiu unieść. Tak jak się nosi krzyż, to znaczy krzyża nikt nie wybiera i najczęściej jest też tak, że nikt z nas nie jest go w stanie sam odłożyć na bok, ale jest tak, to o tym mogę zaświadczyć z całą sumiennością, że Pan Jezus ten rodzaj krzyża w końcu z człowieka zdejmuje. I człowiek doznaje też uzdrowienia w swoich emocjach, czego Wam bardzo życzę oczywiście, tam gdzie jest to potrzebne. To może chyba tyle, co mogłem Wam powiedzieć. Tu jest jeszcze pytanie o intelekt. To jakbym miał bardzo powiedzieć krótko, to bym powiedział tak, że w pracy nad intelektem jest niesłychanie ważny mistrz. Czyli bardzo Wam życzę kogoś takiego, kogo byście mogli nazwać swoim mistrzem. Nauczycieli możecie mieć w życiu wielu, ale mistrza będziecie mieć pewnie jednego, najwyżej dwóch. To jest ktoś, kto Was rzeczywiście będzie uczył rozwoju intelektualnego. Ja takiego człowieka w życiu miałem. Jestem Panu Bogu wdzięczny bardzo za niego. I to, co mnie intrygowało w nim zawsze i do dziś intryguje, to jego umiejętność zadawania pytań. Nie tyle znajomość odpowiedzi na pytania, ale wielka umiejętność zadawania pytań. Tego Wam bardzo życzę w rozwoju intelektualnym, tak? To znaczy, byście się nigdy nie zaspokoili w stawianiu pytań. I mądre pytanie jest czasem naprawdę o wiele ważniejsze niż 500 odpowiedzi. Wszystkiego Wam dobrego życzę, dobrego czasu. Pan Bóg niech Wam błogosławi w Waszych spotkaniach, dzieleniu się i w Waszym rozwoju i w budowaniu Arki. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.